Hello guys, witam cieplutko, Zeb Bach z tej strony. Słuchajcie, chciałem dzisiaj jeszcze dodać taką bardziej, nieco bardziej praktyczną część do tego, jak grać power chords. Więc to, co reason, powód, dlaczego tak gram, a nie inaczej, jest w wideo poprzednim, prawda? Ja tam omówiłem te przyczyny, dlaczego tak się gra. I wspomnimy króciutko już teraz dzisiaj o tym. Więc na trzy sposoby ja używam power chords, prawda? Najprostszym graniem power chords jest po prostu granie tak, jak fabryka dała, że tak powiem, prawda? Przez default. Ustawiamy, prawda, czy tu, czy tu, czy tu, czy na piątej, czy na szóstej, czy na piątej i sobie nabijamy groove, prawda? Czyli wtedy w takim układzie to mamy dość rockowe granie, prawda? Więc ja grałem bluesową harmonię. Oczywiście, jeżeli zaczniemy grać takie łańcuszek akordów, no to wtedy nam się zrobi rock. Czy... Prawda? To nabierze zupełnie innego wymiaru i zupełnie innym stylem się stanie, prawda? W zależności od tego, jaką harmonię gramy. Więc to jest ten pierwszy sposób grania power chords. Po prostu uderzać, prawda, akordy bez większego jakiegoś przebierania palcami. Następny sposób jest właśnie, który wiąże się z przebieraniem palcami troszeczkę, więc słuchajcie, ja tu gram na żywo, ja nie wiem, co ja teraz zagram, ja gram tak, jak czuję, staram się tylko dobrać takie granie do tego, co mówię, prawda, żeby zailustrować, żeby podeprzeć to jakimś przykładem. Nie wiem, czy mi się uda, naprawdę nie wiem, więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli tu zacznę się pultać grając. Ale takie mam podejście do tej sprawy. Na żywo tak jest najlepiej. Więc drugim sposobem grania power chords, mam nadzieję, że uda mi się zademonstrować to jakoś z sensem, jest takie granie, gdy zdejmujemy i dogrywamy. Gdy gramy między tymi palcami, a między pustymi strunami przyciśniętymi palcem pierwszym, prawda? I to się może dziać przy piątej strunie, oczywiście przy szóstej strunie, gdzie ten power chord ustawimy. Więc ja na początku zagrałem tutaj takie, prawda, ze zdejmowaniem palca. To bardzo bluesowe, wiecie, jest... Prawda? Bardzo bluesowe. Więc to jest drugi sposób, tak generalnie. Na ile sposobów można zdejmować te palce? Nie potrafię, to jest jakaś astronomiczna liczba. Zobaczmy sobie jakiś inny, może uda mi się zagrać. Teraz już zupełnie nie wiem, co gram. Gram na żywo, gram, improwizuję. Zobaczmy. Prawda? Więc jak nam, co nam w duszy piszczy, możemy tu sobie dogrywać. Oczywiście trzeba trzymać jakiś groove, żeby to nie było za każdym razem inaczej, tylko trzeba być stabilnym, bardzo stabilnym rytmicznie i powtarzać cały czas, prawda, ten rytm, przesuwając tu tylko akordy. Prawda? Różnie. Wszystko jest dopuszczalne, aby być w rytmie i w groove, prawda? Aby się nie wychylić, bo bębniarz się będzie krzywił i basista nas wykopie. Wezmą innego gitarzystę do kapeli. Więc to jest ten drugi sposób grania. Słuchajcie, ja zazwyczaj zdejmuję dwa. Można jeden.
jeden tylko, czy trzeci, czy czwarty, to też zrobi. To zrobi się podobnie, nie będzie takie dobitne jak zdjęcie dwóch. Ale jednak tak można grać, wiecie, też. Więc to jest drugi taki sposób. I teraz słuchajcie, ja o tym mówiłem w poprzednim video, więc tu tylko nawiążę króciutko. Jak już mamy akord ustawiony, no to tu mamy, pod każdym palcem mamy dźwięk, prawda? Jeżeli zdejmiemy ten palcem trzeci, czwarty, otwierają nam się dźwięki pod pierwszym palcem. Tu będzie dźwięk na strunie piątej i czwartej, będzie dźwięk C i F, C, F. Czyli mamy, po zdjęciu palców mamy i tu pierwszy palec. Prawda? Jak dostawimy, mamy, do czego zmierzam, żeby sobie przebierać palcami między tymi a tymi naciśniętymi i wtedy na przykład możemy. Prawda? Rozumiemy się. Więc ja w tej chwili postaram się zagrać coś takiego, na przykład. Prawda? Zwróciliście uwagę, czy ja się czegoś uczyłem? Nie. Ja grałem to, co mi przyszło do głowy. Jak widzicie tu, misnąłem się troszeczkę, prawda? Bo ja to na żywo. Ja gram tak, jak czuję. Ale o co mi chodzi w tym graniu? Prawda? Zwróciliście uwagę, że ja grałem akord i grałem te dźwięki, które tu mam pod palcami. Możemy z tego, z pierwszego sięgnąć, prawda? Czyli prawda? Prawda? To jest mój point, słuchajcie. Więc ja bym mógł usiąść, zagrać na przykład jakieś dźwięki i zrobić lekcję indywidualną, 10 minut opowiadać, co gram. Ja nie chcę tego robić, bo to jest dla mnie, wiecie, nabijanie waszego czasu i oszukiwanie swoich subscribers. Ja mówię wam, ród z tego grania. Gramy akord i gramy dźwięki, podpieramy, które są w tym dźwięku, w tym akordzie. Prawda? To w jaki sposób możemy, słuchajcie, możemy teraz potem wszystko przełożyć, te grać, zdejmować palce i zobaczmy, co się stanie. Ja nie wiem, co tu ja zagram w takim układzie. Mam nadzieję, że nie przykwaszę, ale wykorzystam te trzy rzeczy. Będę starał się wykorzystać granie czystych akordów po harcersku, podnoszenie palców i dogranie liku. Więc zobaczmy. Prawda? I tak dalej, i tak. Więc ja gram, podnoszę, gram lick, który siedzi w te dźwięki, które są w akordzie tym i gram czyste akordy, prawda? Słuchajcie, to jest mój sposób, prawda, w jaki grać power chords. Ja tu nie będę wam, wiecie, wciskał, że tu jestem, to nauczcie się tego. Nie, możecie cokolwiek zagrać, przełożyć to z chord. Prawda, ja tu, wiecie, improwizuję. Więc tu jest ród tego grania dla mnie, wiecie. Chciałem to z wami się podzielić, że tu nie trzeba być jakimś wirtuozem czy teoretykiem gitary. Te dźwięki są już, przynieśliśmy je tutaj, jak postawimy akord. Power chords, one są w tym akordzie. Tylko trzeba je tu troszeczkę skrobnąć kostką, prawda, czy potem otworzyć palce i dzieje się muzyka. Zależy, jeżeli gramy triadę bluesową, będzie dział się blues, jeżeli gramy jakieś inne rzeczy, będzie grał się rock czy coś innego. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Take care, guys. Bye, bye.